Cześć na zwykłą piłkę i zapraszam Was do mnie w czasie wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 25 stycznia. Zapraszam. Zaczniemy sobie od transferu Eintrachtu frankfurt 18-letni ofensywny pomocnik francuski jean Mateu Bahoya przenosi się z Angers, druga liga francuska, do Eintrachtu frankfurt Ten transfer wynosi, kosztuje 8,5 miliona euro w bonusach 4,5 miliona. No i podpisał umowę do 30 czerwca 2029 roku, a jego statystyki z tego sezonu są 27 meczów, 5 goli i 2 asysty. Lucas Berlusconi przechodzi z Benfica do Al-Duhail, pierwsza liga katarska, i przechodzi on za 9 milionów euro. Nie wiadomo do kiedy podpisał umowę, a ostatnie pół roku spędził na wypowiedzeniu w SC Cortina z Paulista, pierwsza liga brazylijska. Nikt z polegów wczoraj nie szalał, a więc przejdziemy sobie do wczorajszych meczy. Oto wyniki wczorajszych meczów Pucharu Króla, Super League i Pucharu FA. A dzisiaj gra FA, Ligę, La Liga i La Liga II, Eredivisie, Bundesliga, Bundesliga Druga, Serie A i Serie B. Dziękuję za jeszcze oglądanie, zapraszam moje media społecznościowe, to się tutaj wyśleją. Jeśli oglądasz to na TikToku, to zapraszam Was do tutaj i do pojedynkę tego filmu. I widzimy się już, już szybko. Cześć.